Siemaneczko, cześć i czołem! Czeski z tej strony, witam was serdecznie w Hobo 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 i będziemy dzisiaj iść kraść. Czyli nic nowego. I mamy tak, zlecenie na antyk... Czekaj, to nie to. Napraw budę. Kradzież kieszonkowa. O, to jest gdzieś blisko. To jest bardzo blisko. To jest gdzieś tu. O. Bałem się. O. Ty, jaka tu jest klatka. Jeszcze raz widzę w ogóle taką klatkę. Dobra, jest antyk. Też gumka, krzesło kuchenne. A właśnie, bo robimy niedługo kuchnię też. Dzień dobry, kierowniku. Macie tu jakąś w ogóle piwnicę? Macie. Ale tutaj... Jeszcze raz w ogóle widzę taką klatkę. Ale piwnicę to my rozkubiemy. O, papier to luksusowy ktoś schował w piwnicy. Ej, dobra, to my to tutaj szybko z tym błądem robimy. A jeszcze przy okazji byśmy mogli te materiały budowlane zakosić. Gdzieś tutaj, nie? Tu, cyk. Cyk. Ej, cyganie! La. Mógłbym to poprosić. A nie, nie, dobra, nie chcę mi się desek kraść. Idziemy do błęda. Bo. Ukradliśmy, co trzeba. A właśnie, a tak jeszcze a propos. Kieszonkowca. W ulicach prezydenta? Hotel Prezydent? Przecież on mi pokazuje tutaj. Jest ci zimno. O. Koło Furgrima będziemy mogli się ogrzać. Przy okazji to może z nim pogadam. Może coś nowego będzie chciał mi powiedzieć. Chyba czekaj. Ukradnij. Jabłuszko. Kończone. Kieszonkowca. A właśnie, a czekamy, czy ten będzie chciał. Hejka, co tam słychać? Może troszkę kryształu? Czemu nie, kochany? Makołyki od Don Kiciusia. Daj jeden. Przedaj. Za 130. Dobra, cyk. Ucz mnie. Dobra, to co? Ogrzejmy się. Kątek. Cyk. Tylko nie wiem, czy ten, czy to, że wbijam ten questy z Bondem. Nie wiem, no może mi coś da. Będę mógł sobie podwyższyć później jakąś reputację u tego. U Bruna. Dobra, idźmy. Zobaczmy. Zobaczmy, jak tutaj w ogóle wygląda to teraz. 95. Błąd. Odnośnie włamania. Proszę bardzo. Doskonale. No dobra, mamy 67 u niego. Poproś. Wytrychy, ucz mnie. Pogadajmy o zamkach. Tak, ciekawe. Jak leci. Mogę też wytrychy sobie zabrać, ale po co mi tyle wytrychów? Bruno? Nic nie ruszyło u Bruna. Bruno jest niewzruszony. Anton? Robota z błędem wykonana. Doskonale, wróć później, żeby dostać kolejne.
To i to niego też nic nie mogę. Znaczy, cały czas mogę brać robotę, nie? U niego, ale nie wpływa to w żaden sposób na naszego kolegę Bruna. To mnie troszkę martwi. Nie wiem, czy już będzie otwarte ten. O nie. Nie mam czasu. Tu? O, jest dzwon. Powinni wszyscy wstawać teraz. Dawaj. Mógłbym tam na dach przejść, tylko nie wiem po co. O, panie. Siostro, czy o coś spytać? Macie coś na sprzedaż? Dobra, daj mi coś za darmo. Jaki... O, smaczne żarcie. Dobra, dziękuję. Przydatne. Dobra, idziemy dalej. To chcesz się lać? Masz papieroskę. No dobra, tylko że dalej jest kwestia tego, że nie wiem co dalej. Mahoney? Nic. Ty? Też nic. Mógłbym skorzystać. Nie, nie chcę skorzystać. Piergi to trzeba było budować ten. Z tym co nie pogadam, z tym też nie pogadam. Kurda, nie wiem co dalej robić. Panie kochany. A pan co? Chce się tam walczyć ze mną? To tam? No ty oddaj swoje pieniądze. Masz tuś ten. Pokaż co potrafisz. Pokaż. A co cię stać? I walcz jak orzeł. Masz. O, trochę mnie poharatał. Mam parę sztuk. Nie, poproś, handluj. Mogę mu sprzedać te. Ale też mi nie daje żadnego questa, nie? Nabywanie, przysługi. Kurna, nie wiem co teraz robić, szczerze powiedziawszy. Chyba, że muszę do tego, do króla Zachiego przyjść po czasie. Dałyśmy się trochę uleczmy. Tutaj nic nie zrobię, tu nic nie zrobię, tu jest bandzior. Tu nic nie zrobię. Może niedźwiedź mi coś powie. Panie niedźwiedziu, co pan na to? A tu tylko wskaźnik laserowy. Poproś, ale możesz mi tak, zwiększyć energię na pisie, troszkę za mało, troszkę więcej. O tak, już mamy maksa energii. Tony? Też widzę, że... Nie za bardzo. O! Chcę z tobą pogadać. Co byś wybrał? Szybkie, łatwe pieniądze, czy pieniądze zarobione ciężką pracą? Uczciwą pracę, mam swój honor. Naprawdę? W porządku. Ktoś powiedział? Nic, okej. O, a czemu on mnie takie pytanie mi tutaj zadał? Zbieranie śmietników, ale to... On mi takie pytanie dziwne zadał. Masz se? Podejrzane. Nie wiem czemu. Dobra. Idźmy do pana złodzieja jeszcze. Cześć. On mnie tutaj może tam nauczyć trochę kradzieży. Kurde, no mam z Ferencem zadania, tylko że nie mogę do Ferenca. Cię dorwać. Bo nie mogę się z nim przeprosić. Kurwa.
Aż mi się teraz zastanawiam się, czy to nie jest jakiś bug ten w tej grze. Albo jakiś blokada, którą żem poprzez moje wybory uruchomił. Dawaj radio. O, nawet dwa. Dobra. Na bezszczela. Apka, radiko. Nie mam czasu. Nie masz czasu, powiadasz. To okradnę ci samochód. Dresik. No jeszcze tutaj jest pan nasz kochany Anatol. Nie odmówię. Batonika mi dał i mogę jeszcze radyko mu sprzedać. Co tam masz? Glany, glany to na tyle zdobywałem, że żygam tymi glanami. No mamy też kuchnię do zrobienia, tak? To może pójdziemy sobie kuchnię zrobić. Wubec. A to jeszcze po drodze samochód też będzie. Tylko kurde, no... Co dalej z tymi questami? Bo powiem szczerze, że czuję się troszkę zablokowany jakby. Dobra. Panie. Drobniaki. Gin. Z lampy. A może czekaj, może do tych tutaj jeszcze muszę przejść. Siema. Siema. Dobry Boże, jak gdzie wszystko wpadłeś? Aha, no to już tutaj wiemy. Mogę go też zastraszyć. Ale tak w sumie to nic więcej nie mogę tutaj zrobić. Mogę się tu ogrzać. Jakbym chciał. Ale nie chcę. Dobra, idziemy kuchnię zrobić. Mam nadzieję, że będę mógł. Powinienem mieć wszystkie te materiały teraz. Kuchnia polowa, o. Voila. Pokaż liczbę przedmiotów. Kuchnia polowa. O. Oh yes. O, bulion mogę zrobić, proszę bardzo. Robimy. O, robimy. Przypraw wszędzie prawie potrzebne. Są przyprawy. Też ziemniaki, paprykę. Ech, to takie rzeczy to ja... Nie wiem, czy czasem nie łatwiej się nie robi tych. No dobra, mamy kuchnię polową. To mnie fajnie. Ale co? Co dalej? Ręce mnie pogadam. Nie wiem, wydaje mi się, że zostało mi tylko. Mi się jeszcze nie gadałem? Zostało mi tylko chyba. Nie chcę tu chciałem się przejechać. Mogę tak? O! Przejechałem się tym autobusem, bo bilet miałem. Proszę bardzo, jak tutaj wygodnie, od razu se tutaj tak autobusikiem, ładnie, pięknie. Nie wiem, jeszcze raz przejdźmy się tutaj do Kwira. Może coś powie mi nowego? A jak nie, no to jeszcze raz do tych pijaczków muszę się przyjrzeć. Dobra, cisza mi tam. Chodź, chcesz się lać? Masz papieroska. Dobra, tak. Poproś. U niego nic nie mogę zrobić. Jestem zablokowany. U niego i tak nic nie zrobię.
Mogę czajnik poprawić. Handlować. No nie, no tutaj nic nie mamy do zrobienia. Gilu, gilu. Jak się czujesz? Napady ustały, dobra. Też nic, nie? A nie. Cyk. Cyk. A, trolla mogę mu zrobić. Przynajmniej morale, jak troluję ich, to przynajmniej morale mi wskakują, nie? A w sobie nie chciałem trolla zrobić. Dobra, no nie wiem, mogę jeszcze raz pogadać tutaj na przykład z kardynałem Zachim i tym, Jenkinsem. Więc Zach naprawdę jest na mnie wkurzony pomimo tego, co dla niego zrobiłem? Ten gość jest uparty jak osioł, ale wiesz, co mogłoby ocalić waszą relację? Nie mam pojęcia, co takiego. Zachy marzy o tym, żeby upić się pewną 15-letnią irlandzką whisky. Jest to tylko jedna butelka, posiada ją jakiś kolekcjoner, ale nie wiem, kto to jest. 15-letnia irlandzka whisky. Jasne, jakiś kolekcjoner. O, mamy tutaj questa. Dobra, no to mamy questa. Możesz wrócić. 15-letnią whisky. Kolekcjoner. To jest albo... Na pewno tutaj ten barman, wiem, że był smakoszem, ale jeszcze ksiądz, no i kolekcjoner w cudzysłowie, kolekcjoner butelki kolekcjonuje, to też ten doktor Puśka, nie? Ale dobra, zacznijmy od tego barmana tutaj, bo jest najbliżej. Herman! Nie masz tutaj 15-letniej whisky? Nie. Dobra, czyli ty nie jesteś tym kolekcjonerem. Wiem, że ksiądz też mógł. Sprzedaj. Proszę bardzo. Pięknie, z duchem. Ksiądz, mam jeszcze bilet. To może mógł po prostu się podjechać pod kościół, cyk, o. No i takie podróżowanie, to ja rozumiem. Można kupić bilet? Nie wiem. Nie, można tylko sprawdzić chyba te... Kolekcjoner, to był też tutaj kolekcjonerem ksiądz. O! Dobra. Nara. No i wiedziałem, że ten... Dobra. A, jeszcze mogę użyć. Dobra. Miałem bilet? Jeszcze miałem bilet? Okej. Okay. Dobra, to idziemy się pogodzić z Zachim. Księżulko został okradziony. Ale on... No tu jest jeszcze też... Ale to jest jakiś... Chyba na te PKS-y przystanek. Dobra, idziemy się pogodzić w takim razie z Zachym. Zachy, ty pało. Znaczy nie, ty dobry człowieku. Ja wiem. Dobra, idziemy. Zachy, Zachy... Mierdzą ci pachy. Zachy, no. patrz co mam. Niemożliwe, skąd ją żeś wyczasnął? Jeśli ci ją dam, między nami zgoda? Jeśli mi ją dasz, możesz się nawet zaciukać moją rodzinę, możesz nawet... W takim razie proszę, jest twoja. Zachy bierze od ciebie butelkę i trzyma ją, jakby była najświętszą relikwią. Trzęsie mu się pod brudę, drgają ręce, a oczy błyszczą. Nie masz wątpliwości, że właśnie zapomniał o tym, co było. O! Już mnie lubi. Nie chcę więcej... A. A przecież już zapomniał o wszystkim. Chyba.
Odnośnie butelki, nie, z nim to mogę tylko sobie porozmawiać. Wyluzuj. Deszcz przeciw ten, deszczowy. Masz coś do picia? A może chciałbyś? Masz tu rum? Próbujmy w nim, z nim wbić ten. Reputację, napij się piwka, idiota. Energetyka. Masz. Energetyk, zadanie skończone. Dworcu kolejowym, bandaj mu bandaż. Jeden. W porządku. Dobra, niestety nie udało się. Czego ci trzeba? Jasne, przyniosę. On chciał. W porządku. O ile dożyjemy, masz tu świetnego życiodawcę. Poproś. Szepnij kardynałowi. Też kardynałowi nie musisz. Zachiemu mógłbyś coś szepnąć, co nieco. Kontynuuj. Jak jebany Jenkins przyszedł tu, żeby mi kurwa powiedzieć, że jesteś w chuj pomocny. Świetnie, zajebiście się cieszę. Dałem Zachiemu porządną whisky od ojca Buriana. Chryste panie, pewnie go zatkało. No, coś w ten deseń. Gdy minie mu euforia, pewnie zostaniemy najlepszymi kumplami na świecie. Teraz żyjemy, zobaczymy. Okej. Okay. Odkupienie zrobiłem, ale nie wiem, czy to znaczy, że już mogę z nim sobie pogadać. Dalej się na mnie obraził. Zachy, popa. Brzydnie zagrałeś z tą butelką whisky Hultaju. Nie, żebym zapomniał, że mnie kiedyś wydymałeś, ale trzeba ci przyznać, że stać cię na porządne przeprosiny. O. Dziękuję. Które? A, ale co, to wszystko? Panie Zachariuszu. Kurna. Jenkins? Ty mi nic nie... A czekajcie, zobaczmy tylko, co on ma na sprzedaż. Handluj. Drapkę. Jemu też mógłbym sprzedawać jakieś rupiecie, ale ja wiem, czy to takie opłacalne też. Panie kardynale. Ja tylko mam zaufanie, stówka z tobą. No dobra, ale to... Znaczy, no, zmieniło to tyle, że się pogodziłem z Zachariuszem. Ale niewiele to zmieniło w mojej sytuacji, jeżeli chodzi o questy chyba. No chyba, że teraz tutaj świr coś nam powie nowego. O Jezu, znowu, dobra. Padaj, człowieku. Ech, ha, 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 ha. Tam? Twoja stara. Żegnam. Poproś. Pijany on? Teraz nie wiem, czy on jest pijany i teraz znowuż questa nie mogę od niego żadnego zabrać, czy on jest pijany? Ej, kurczę, zaczyna mnie to irytować trochę. Bo ja nie wiem, co dalej robić. Aha. No ten nic nie ma. Panie! Pogadajmy. Sprzedaj. Zebrz. Kradnij. Z Bohem. Nara. Ech. Nie mam zielonego pojęcia, czy mam teraz po prostu biegać jak powalony wszędzie i szukać tego questa, czy tu coś się jeszcze pojawi. No niby się pojawił u kardynała. Zachariusz tam mnie pochwalił, ale nie ma żadnego dla mnie questu. Zdróż, proszę bardzo, też nic mnie tutaj widzę. Chyba, że ten... Kulasz? Paczne żarcie masz. Rozmawiajmy. Mam dla ciebie wyjątkową szukam metrów do naprawy ubrań, by się opłaciło. Sprawi materiałów, mam dla ciebie tu, cyk. Mowa stoi.
prezent to jest. Porozmawiaj, co tam? Rozpuszczalnikiem. Masz. Daj spokój, to żadna przysługa. Plus dwa. Porozmawiaj, o co chodzi, zobacz broń. Bałek do ciasta kup. Mógłbyś się wziąć za jakąś robotę? Dobra, ładnie. Padło. No dobra, tylko że to nam nic nie zmieniło. Mógłbym posprzedawać tylko u niego jeszcze te rzeczy. Napraw handlu i poproś. Że masz wodę, to nie. Nie, no to są takie zwykłe prośby, których jest pełno u innych. Dobra, a może do ojca Buriana teraz bym musiał iść i powiedzieć mu, ej, ktoś ci ukradł butelkę whisky. Kaisz bazę? Nie wiem. O, radio, cyk. Tu zawsze też może, mogę opchnąć jakąś rzecz. Dzień dobry, czy chciałby pan kupić butelkę dobrego piwka? No. Kościół jest blisko. Aczkolwiek. No kurde, nie wiem co dalej. Ojciec potrzebuje pomocy. Od niego dostałem głosa, no to, to chyba nie muszę nic robić. Ciekawe czemu od Bruna na przykład nie dostaję głosu, bo mam u niego 95%. Nie? Ale nie mam też prośby, żeby na mnie zagłosował. Poproś. Odpraw zbiorów. Kieszonkowe, uczmie. No właśnie, no nie mam nic u niego, nie? Servus. O! Ze mną pogadać. To mój szczęśliwy łom. Chcę, żebyś go wziął. Nigdy nie wiesz, kiedy może się przydać. No i zawsze może komuś przywalić w tym łeb, jeśli sprawy się skomplikują. Dzięki. Poproś. A, dostałem tylko łom u niego. A, po prostu dostałem łom. Jezu, myślałem, że coś lepszego mi tutaj da. Nic, barman. Poproszę. No, tutaj jest zwykłe rzeczy. Tu jest w ogóle coś jeszcze. A, to tu będzie. Aha, taki ten. Idźcie. Nie, puszki. Nie, dziękuję. Do Antona, ale Anton mi da po prostu zlecenie na coś. Szefie, może jakąś robótkę. I składać. Jakieś radia mogę już sprzedać u niego 3 radie. Tyk. Dobra, dobra. Przysługi. Masz przeciwdyskowe zlecenie rowery. Aha, czy jakiś rower u niego bym mógł sobie opchnąć znowu. Nie chcę tego. Dobra, do barona nie mam po co, bo nie mam radia. A radijkiem sobie na razie tylko u niego pijam reputację. Wobec. O, tutaj jakiś w ogóle taki sklep. Zapomnij. No? Jak tam kradzieże? A? Dobra, pomyślmy, co mi nam jeszcze zostało tak naprawdę? No został nam Ferenc, który nie chce się ze mną pogodzić, bo... Bo nie mam jak się z nim pogodzić. Panie policjancie. Proszę się uspokoić. Nazdar. Co tam sprzedajesz?
Teraz chyba to wszystko, co już było. Tu się radyjka, chyba że na policję. A właśnie, czekajcie, bo ja mogę... Kurta... Porucznik Hajek, funkcjonariusz policji, czekaj. Współpraca. Funkcjonariusz na służbie. Dzień dobry, chciałbym zgłosić przestępstwo. Bruno. Widzisz tego Bruna? Bo mnie denerwuje ten Bruno. Masz. Szantażuje kolegę. W jaki sposób? Wie, gdzie kwapil mieszka, a wykorzystuje go, by zmuszać ten. Rzeczywiście, parę rzeczy ostatnio zginęło z szafki. Uznaliśmy to za błąd w papierach. A zdarza się częściej niż sądzi. Sprawdzimy to. Dobra. Bruno sprzedaje kradzione samochody, radia. A, to on stoi za tym nagłym wzrostem włamań do samochodów. Znaczy, w sumie to ja stoję. Kira by mógł też zgłosić. Tak naprawdę nic, żartuję. Dzień dobry. Dobra. Kwapil, szafka na dowody, to nie chcę. Współpraca poziomu drugiego. Jeśli jesteś dla nas jak uliczny, tajny agent, pewnie naszym dzielnicowym by traktowali cię bardziej łaskawie. Możesz też żebrać u funkcjonariuszy. Ej, mogę żebrać. Czekaj, a mogę... Grać spod komisariatu? Spod komisariatu ukradłem ten rower. I co mi zrobicie? Nikt mi nic nie zrobi. Teraz jestem panem i władcą, tylko się boję teraz, jak wrócę do Bruno, czy on mi nie powie: wiem, że do mnie donosiłeś, mendo ty społeczna. I weź się fakaj, i w ogóle to nie lubię cię. Gdyby jak już sobie nagrabiłem u wszystkich, to co za różnica. O, mogę mu sprzedać. Dzięki, szefie. Wieracz do piwa. Pójdźmy jeszcze raz do tego świra, nie wiem, czy teraz to, czy cokolwiek się zmieni, czy się nie zmieni. Jakbym na niego nakapował na policję. Z tym też nic nie mam. Bo teraz pytanie, czy ja faktycznie mam jeszcze jakieś... Jezus, no, ty ciągle tu stoisz. Człowieku, masz papieroska i się odwal. Mam teraz, kurczę... Nie, może Zachy teraz tam coś powie nowego, jak już tak się uspokoił. Najgorsze jest to, że nie mogę w żaden sposób reputacji sobie zbić u Ferenca. W momencie. Ty mi nic nie powiesz, nic. Porozmawiaj. Dobra. Będę mógł teraz pogadać z Zachym normalnie, jak człowiek, jakimś nowym czymś. Mnie nie mogę o niczym porozmawiać. Zastanawiam się, kto nam jeszcze został, no. Meissner? Ze Śpirem nie mogę pogadać, tylko nie wiem, czy dlatego, że on jest pijany, czy dlatego, że nie mam questa u niego. Cyk. Cyk. Dobra. Przedane.
Ej, właśnie, sprawdźmy, czy możemy żebrać od policjanta. Halo! Panie policjancie! Aha. Przepraszam, panie władzo. A pan jakieś drobne? O, mogę. No, nawet się nie zorientował, że grzebie w samochodzie. No nic, pozostało mi tutaj pogadać jeszcze z Meissnerem. Ja tylko Meissner to miałem na samym początku questu, wątpię, żeby teraz nagle powiedział: o, przypomniało mi się coś, bo jeszcze chciałem ci powiedzieć o czymś. O... Wiem, że coś ma do powiedzenia, on jest po prostu narąbany. Jak szpadel, jak Neserschmidt. Jak po prostu... ach, jest szkoda gadać. Gość się narąbał, no po prostu, no. I na pewno nie drewna. Nie wiem, z Festerem coś pogadać bym mógł jeszcze? Dzięki, przysyła mnie po gulasz. Najwyższa pora, bo chuja pana. Gulasz prawie się przygotował. Już się zastanawiałem, czy nie zaoferować go ludziom Ferenca, dopóki wciąż jest świeży. W takim razie daj mi go, to zaniosę go, gdzie trzeba. Masz coś, w czym można go zanieść? Chwila, masz na myśli? Chyba się nie spodziewasz, że dam ci razem z kotłem, co? Wyglądasz ci na babce... Dobra, da... Nie, no nie mam ani zarcewiałego. A to jest taki dodatkowy quest też, nie? Jak sobie chcesz, z tymi nie mogę pogadać, z tamtym nie mogę pogadać. Pytanie, czy ja mam jakiś zardzewiały garnek, albo mogę kupić od tego. Miska albo zardzewiały garnek. A nie. On jest teraz narąbany jak Neserschmidt. Pytanie, czy ja tutaj jakieś miski nie... O, właśnie, zardzewiały garnek mamy. Umieść w Fefi. O, tylko teraz... Teraz małych przedmiotów tutaj nie mam za dużo. Ale mogę na przykład umieścić... poduchę. Tyk. Ale widzę, że też, czekajcie, bo tutaj też wyposażenie mam 7 na 10. O, to lampa, cyk. Czafa. A bo ja ulepszałem tamte, ej dobra, już wiem o co chodzi, bo ja ulepszałem tamte pierwszego poziomu. Teraz mam niedobór. Dobra, walizkę mam. Dobra, jest kamień milowy. O! Kamień milowy mamy. Możemy coś odblokować. Magazynier. Autoterapia. Morale. Konował leczy się. Pani skrócy przywraca w głowie. Leczy choroby. Negatywny fach w ręku, gadka i grzebanie śmiecika, zaklinacz. Weźmy sobie może tą siłę woli. Dobra, mamy to. Ja będę mógł z tobą pogadać, jak człowiek. O, jak... O, mogę w końcu, dobra, handluj. A gówno masz? Gówno masz, w dupie byłeś, nic nie widziałeś. Trudno. Chyba, że u Wangi coś będę miał, jakiś nowy quest, u tej cyganki. Bo jakby tak nie patrzeć, to było ostatnio z nią związane najwięcej, nie? Wester. Chodzę po gulasz, masz garnek. Stawił go żałkę. Dobra, tylko tak. On mnie niczego nie nauczy. Ferencem też nie pogadam.
Ja cię, bo się zgubiłem chyba. Dobra, już wiem, gdzie jestem. Tylko chwilowo się zgubiłem. Halo? No z tobą też nic nie mogę. My się znamy? Ja myślę, że dopóki nie będziesz, nie będę ci pomagał. Podobno w pobliżu dworca działa jakaś grupa, ich przywódca bardzo poważna osoba. Chodzi o świra, tylko że nie za bardzo mogę z nim cokolwiek zrobić w tym momencie. Handluj. Masz tu łom, masz małek. Dzięki, nara. To Ferenc ze mną nie pogada. Tak? Pierdalaj. Milutko. Nie no, ej, kurczę, naprawdę jestem jakiś czarny. Głupie mi się wydaje. Ja naprawdę nic nie mogę zrobić już? Czy ja po prostu źle jakoś questy, jakieś swoje wybory źle poprowadziłem, że mnie to doprowadziło do takiego momentu, że jestem... No jestem praktycznie zablokowany, nie? Jestem w tym momencie zablokowany. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jasna, łatwa kasa, cyk, daj tutaj, mam pytanie. To za mnie, jak to jest jakaś robota, jasne, biorę. Chcę kupić, a nie chcę kupić. Tak co? Landa. Pani? Pani Wanka? Dzień dobry pani. Nie przepowiadam, handluj. Mógłbym zobaczyć iść teraz do Bruna, jak on zareaguje, jak byłem na policji z nim. To by mogło mi pogorszyć sprawę. Dobra, czekajcie, bo zastanówmy się. No Świr, Ferenc i Bruno tylko zostali. Chociaż z drugiej strony tu nie ma już więcej. Jestem głodny. To zjedz. A weźmy sobie. Rysołek. I raz, rysołek dwa. Chce pan troszkę kryształu? Uj. Duchem. Właśnie, zobaczmy sobie, idźmy sobie zobaczyć, jak Bruno zareaguje na to, że byłem na policji. Czy on w ogóle coś wie na ten temat, że ja byłem na policji i na niego naskarżyłem. Bo może wtedy na tego trzeba było też naskarżyć. Na Świra. Dobra, idź mi stąd. Mam parę sztuk radia, o. Nie, on w ogóle nie zareagował, że na niego naskarżyłem. Poproś, ucz mnie. U niego mógłbym sprzedawać radia, tylko muszę... Radia... Ej, on w ogóle jakby nie... A nie, czekaj, bo to był Baron, a nie Bruno. Mądry ze mnie człowiek, nie? Dobra. Anton, mam dla ciebie rower. Taki fikuśny. Cyk. Jakąś kolejną robotę. Żeby kolejny ra- ten. Dobra, zobaczmy teraz do Bruna. Co? Dzień dobry, ja. Kierowniku. Jo. Cyk. Wydaj. O. Chce pan kupić obrazek Zbawiciela. Jedynego. Sprawiedliwego. Zobaczmy, jak zareaguje. O. Myślałeś, że możesz nas podklabolać? Że cię nie odnajdziemy? Nie mam pojęcia, o czym mówisz. A, jasne. Mam informatorów, którzy donieśli, że jakiś bezdomny paplał o mojej operacji. Nie znam szczegółów, ale niewielu ludzi jest na tyle poinformowanych. Czaisz, o co mi chodzi? Absolutnie. A dobrze, aha, ale daj kieszonkowe, dzięki. No dobra, trochę się tam nie obraził. Nice. Jak leci? Czyli generalnie... Co, w sumie nic. Takiego.
Ja. Jo. Daj. Radni. Drukareczka, panie kochany. Na skle. No dobra, czyli on się dowiedział, ale tylko spadło mi 10 reputacji z nim. No. Ja. Jo. Ale to wszystko, nie? Daj. Masz tu obrazek Zbawiciela. Z Bohem. Jedynego. Jeszcze z Furglim, czekajcie, no pogadajmy jeszcze z Furglimem, tak po drodze tutaj. Ale wydaje mi się, że ja z nim gadałem dosyć niedawno temu. Aha. No tak. Co słychać? Masz zajawkę na koks? Co słychać? Masz zajawkę na koks? Nie teraz. Powiem wam, że nie wiem, co mam zrobić. Wszyscy po kolei pijani. A ja jestem w czarnej nędzy. Co ja? Panie policjancie, proszę nie zasłaniać. Dobra. Przedaj. Tajnik. No i pokusiłem się. Dobra. Czy mogę tutaj radio ukraść? Nie. Radzione. No to mogę na pewno dać tutaj. Dzień dobry wszystkim. Chciałbym tutaj sprzedać piwko ciemne. Dziękuję. Kurde, czy macie jakiś pomysł ogólnie? Ja się zastanawiam cały czas, co zrobić dalej, żeby było dobrze. No pójdźmy tutaj jeszcze, może świr już wytrzeźwiał, tylko że on i tak nie paplał tam żadnych tych. No nie, jest normalny, ale jakby nie ma dla mnie żadnych tych, negocjuj lepszą cenę. Hej wzróż, widzę, że masz wodę, a nie, to już było. No, nie ma dla mnie żadnych jakichś takich dodatkowych questów, ani nic dodatkowego. Ani wzrusz, no dobra, a świr. Jeszcze pójdźmy do świra, właśnie faktycznie. Bo ze świrem najbardziej nam zależy, żeby dostać questy. Pytam. Wiecie, co jest najgorsze? Jezu, ja wiem, dlaczego jestem zablokowany. A to jest nie do zrobienia teraz. Bo ja mam u świra quest. O nie, ale to jest nie do zrobienia. Wiecie dlaczego? Bo Ferenc chce zdobyć nowych przyjaciół, więc zgodził się pomóc nam przyrządzić zatruty alkohol. Musisz najpierw jednak zdobyć potrzebne składniki. I to jest dla tego, dla świra chyba quest. Tylko, że ja nie mogę teraz z Ferencem Ej, jestem zablokowany. Wydaje mi się, że jestem zablokowany przez zbieg okoliczności, które tutaj mam i zbieg questów, które wykonywałem. Jestem w ciemnej, cholernej dupie. Co mi się wydaje? Jestem w ciemnej, cholernej dupie. Nie mogę u niego robić inaczej tego zaufania, jak tylko ten quest. A znowuż nie mogę zrobić tego questu, bo Ferenc tam nie jest obrażony, a nie mogę odzyskać zaufania, bo potrzebuję zaufania tutaj, a nie mogę zrobić tego zaufania, bo nie mogę pogadać z Ferencem. Wydaje mi się, że jestem w czarnej
jasnej, znaczy w jasnej, właśnie nie w jasnej, w czarnej dupie. Nie wiem, co robić dalej. Nie wiem, czy jest sens dalej grać. Ja może poszukam sobie jeszcze w internecie, może, czy ktoś miał taki przypadek, czy cokolwiek da się zrobić tutaj. Bo... Znaczy, mogę anulować na przykład quest? Nie mogę, nie? Mogę tylko śledzić questy. Ojej. Znaczy, no, mamy też gulasz dla Moczymort, ale to nam niewiele zmieni, bo to, że ja tam u Jenkinsa wbiję reputację, to nam to nic nie zmieni, że jestem... Wydaje mi się, że jestem tutaj zablokowany pomiędzy Świrem a Ferencem. Nie mogę zrobić dla Świra questu, bo Ferenc jest obrażony, ale nie mogę też odzyskać jakby reputację do Ferenca, bo jestem zablokowany właśnie na questie od Świra do Ferenca. Znaczy, no... Wnoszę gulasz. Kradzież. No, ten. Masz 4. Nie, a co? Dobra. Dało się. Poproś. O cenną butelkę bym mógł, ale kurczę, no... Okej, biorę. Właśnie tak wyglądasz. Kambuczy jest świetny Dexnox. A kambuczy chyba mógłbym mu dać. Cyk, proszę bardzo. Poproś, drogocenna butelka, świetna wódka. No kurde, ale to... Nie, to jestem chyba zablokowany. Nie wiem, może wy spotkaliście się z takim problemem, ale wydaje mi się, że to jest nie do rozwiązania. Tak więc ja sobie poszukam. Wy, jeżeli słyszeliście może o takim problemie, może mieliście taki problem, dajcie znać w komentarzu koniecznie i do zobaczyska, no nie wiem, mam nadzieję w kolejnym odcinku, aczkolwiek jak gdzieś przeczytam, że to jest po prostu blokada, no to nie ma sensu w ogóle kończyć tej gry. Kurde, ale to jest... Ja mogę tu zmienić postać w ogóle? Można zmienić... Nie zablokowano żadnych... No tak, nie mogę zmienić postaci. Dobra, tak więc dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście, mam nadzieję, że wam się podobało, jak tak zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie i do zobaczyska. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku. Aczkolwiek nie jestem tego pewien w tym momencie. Nara.